żeby... Ty, czemu ty jesteś taki pobudzony? Czekasz na kogoś? Na pyrze czekam, a w ogóle chcę się zorientować, jakiej kategorii jest tutaj lokal. No, wygląda na mieszaną. W każdym razie szafa jest kategorii luks. A jent pewnie kategorii s... nie? Nie wiem, mnie kategorie nie interesują. Kiedyś próbowałem w lekko średniej. Bardzo przyjemna rozrywka. Zęby mi wybili. Poważnie? Pokaż. Faktycznie same opieńki ci zostały. Słuchajcie! Słuchajcie, kiedyś to musiał być jednak niezły lokal. Popatrzcie na ten obrus. No co? Plamy są. No. Ale po czym? No tato wygląda jak po fasolce po brytanku. Po fasolce czy po brytanku? Obrzydlistwo. Fuj, po fasolce no. Po bratanku? Nie, no po takiej spryto pomidorowo. Kiedyś na koszuli miałem taką samą plamę, to wiem. Ty nie bądź taki pewny. A może to jest na przykład po homarach w tomatnym jujcu? Po fasolce. Tak samo się kleje jak na koszuli. To nieważne. Grunt, że to w ogóle było, prawda? Podobnie jak koszule. Tak. A popatrzcie o tu. No ta wygląda jak po tatarze. Możliwe. W końcu nie wszystkim jedzenie nożem i widelcem od razu wychodzi. Tak jest. Jeden mój znajomy zjadł kiedyś rybę nożem i widelcem i nogę sobie złamał. A czego? Bo było ślisko i nie posypali. Tak jest. Moment. Popatrzcie tu. Był barszczyk. Był. Był schabowy? Był. I do tego mizeria. I frytki. I tymbaliki drobiowe na przystawkę. Tak jest. I piwo okocim półlitrowy. Ależ my mamy pamięć, co? Ale też niezły niechluj musiał tu jeść. No ale co zjadł, to jego. Tak jest i do tego jak miał podane. Szybko, grzecznie, pełny wicewersal. Człowiek mógł chociaż przyjść po stolikach popatrzeć, a teraz pewnych rzeczy już się w ogóle nie zobaczy. No nie wiem, no spróbuj sobie wyobrazić taki obrazek. Wchodzisz do wytwornego lokalu. No już ciężko sobie wyobrazić. No, ale spróbuj. No dobra, sam wchodzę. No możesz ze mną, jako twoim gościem. Pewnie, że mogę, przecież on to mówi na niby. Tak. No, na niby, więc wchodzisz, a tam przyćmione światła, dyskretna muzyka, miła woń. Może won? Nie, no przecież to... Na niby, no. Więc wchodzisz, dobra. Prawda, i siadasz, a za kotarą czeka już on, kelner przez duże K. A nie może być kelnerka? A czego? No bezpieczniej bym się czuł. No nic ci nie grozi, no. Więc siadasz... Siedzę od 5 minut. Nie, to by było za długo. Dopiero teraz siadasz i jak zwykle śnieżnobiałą serwetą wycierasz czoło i szyję, a sztućce w rukowrusa. A nogi? Nogi kulturalnie przy wejściu, tak. I wtedy już on się zjawia. A, i na mnie z pyskiem. Nie! Po prostu zjawia się cichobieżnie i czeka na przyjęcie zamówienia. A co ja mogę u niego zamówić? Pyzy może. No nie, no cicho. W tym widz, że wszystko możesz zamówić, coś a la Nelson na przykład. Tak, pewnie nawet podwójny on mi go założy. Nic ci nie założy. Po prostu ci przyniesie. Nie wygłupiaj się, ja będę mógł to zjeść? Nie, no nie, zjeść to nie będziesz mógł, bo to będą makiety, takie jak w muzeum. W jakim muzeum? W muzeum gastronomii, czy raczej skansenie gastronomii. Pełny profil, pawilon dystrybucyjno-pokazowy, pawilon ekspozycyjny, czyli wystawowy oraz część hodowlana. Ty, to takie coś ma być? No, trzeba uratować od zapomnienia narodowe kulinaria, nie? Dobry wymysł. Pewnie, że dobry. Wyobraź sobie przestronne sale. Zwiedzający w kapciach, pod ścianami przeszklone lady, chłodnicze napisy. Nie ślinić się, nie zjadać eksponatów. Podchodzisz. Więc podchodzisz, jest eksponat i wywieszka. Kiełbasa zwyczajna, rok 1958, na 26 zł kilo, region lubelski. Nie? Niesamowite. No, albo... Albo... Kabanos, wędlina niegdyś gromadnie występująca na obszarze całego kraju, obecnie pod ścisłą ochroną. Człowiek mógłby z dziećmi się wybrać, samemu sobie przypomnieć. No, w Pegazie też by były pewnie anonsy. Na przykład, dziś w salach Muzeum Gastronomii kolejna ekspozycja z cyklu Śledź po japońsku. Albo Biennale, potrawy z jaj. No i przez 2 dni oglądasz na twardo, na miękko, sadzone, na boczku. Na znak. Nie jadłem. To samo co na boczku, tylko się łatwiej zakrztusić. Moment, to nie wszystko. Obok muzeum wybiegi dla zwierząt, nie? Podchodzisz, jest napis. Świnia zwyczajna. Pod spodem to samo, tylko po łacinie. A obok historyczny wykaz potraw i przetworów oraz mapka, gdzie jeszcze występuje. A obok kiosk z pamiątkami, gdzie każdy ze zwiedzających będzie mógł sobie kupić na przykład relanium. No. Dobrze by było. Skończyłyby się głupie pytania w stylu, a kiedy ty ostatni raz Salceson widziałeś? No, bilet by się pokazało i z głowy. No ale z tym wszystkim trzeba by się bardzo śpieszyć. Nie, no jeszcze trochę. Jeszcze trochę i może się okazać. Nie, nie takie znowu. Nie takie rzeczy były odtwarzane, na przykład makieta zamku, nie?
No, jeżeli fach złotników i dzwonników nie zaginął, to paru kucharzy też się znajdzie. Jasne. Słuchajcie, może te pyzy już są? No, trzeba sprawdzić. Zaraz pójdę się trochę rozejrzeć po kuchni.